Witam. Lords of the Fallen, kolejna część naszej przygody. No i tak, wróciłem tutaj przed cmentarz i mam nową brońkę, bo troszkę sobie pobiegałem tutaj po świecie. Jak tutaj jest ten cały nasz główny pałac, w którym nasi tam siedzą, co nie? To w tamtą stronę troszkę sobie poza odcinkiem pobiegałem w takich starych takich lokacjach, co w drugim odcinku jeszcze biegałem, tak pod koniec pierwszego i tam w drugim odcinku sobie biegałem właśnie tam gdzieś jak nad moją głową. I tam poznajdywałem trochę jakichś takich sekretnych przejść, coś tam, trochę skrzynek otworzyłem, ale tak niewiele tam było ciekawego. I jeszcze się wróciłem tutaj, jak jest na cmentarz przejście i tutaj takie okrągłe wejście do katakumb. Wszystkie te katakumby jeszcze raz sobie tak przeleciałem na spokój, bo tam widziałem jakieś takie pozamykane były drzwiczki, tak cały czas biegłem i tak klikałem RRR, żeby coś nacisnąć i tam jakieś ze dwie dźwignie jakieś pociągnąłem. Też odkryłem, o co chodzi z takimi... Nieraz było coś takiego, że na ziemi był taki guzik jakby i jak się na niego stanąłem, to on się tak zaświecał i on powodował, że się gdzieś tam dalej otwierały jakieś drzwi. I jak stanąłem na tym guziku i tak szybko zacząłem biec, to mogłem wejść tam w jakieś drzwi, a później tam w środku sobie dźwignię już pociągnąć i na stałe już były otwarte jakieś drzwiczki. Jednych się nie dało otworzyć drzwi, więc tutaj przy pomocy tego spela, ta modlitwa, musiałem postawić tak jakby swojego ludzika w tym miejscu, gdzie byłem i pobiec i wtedy mogłem wejść do takiego pokoju. I później już pod koniec, jak już się tam poglądałem, poekspiłem sobie tam dosłownie jeden może poziom wbiłem, poza odcinkiem mam już 33 level zwinności. Jak to wszystko odkręcę, chciałem powiedzieć, i pod koniec tak sobie przyjrzałem ekwipunek, czym nie mam czegoś fajnego. No i właśnie taki fajny topór znalazłem, który ma prawie 200, no ma 200, ty, albo zaraz, bo tu jest tak jakby, wiecie, prawie 200, a tu jeszcze jest 130 dodatkowe. Czyli on ma tak jakby 300 damage'u, że tutaj jest tak jakby bonus do tego, bo do tej pory używałem broniek, to była moja ostatnia brońka, którą używałem, to ona tam ledwo, wiecie, tam 60 może miała damage'u 70, a nagle przeskoczyłem na taką, co ma 300, damage'u, ale ona jest bardzo powolna, ten toporek jest bardzo powolny, ale takiego grubego kusznika potrafię na jednego strzała zabić. Zaraz, tutaj był taki gruby kusznik, czy on żyje? O, widzicie, patrzcie, ten gruby kusznik. Jak dobrze siądzie, mogę go na jednego strzała zabić i to jest tak przepotężna broń. I dobra, i teraz jedyne co mi pozostało, to tutaj do tego klasztoru pójść i taki otworzyć taką pieczęć, ale przy okazji, biegając sobie tam w katakumbach, podszedłem sobie do kowala, a kowal powiedział mi, że... coś do mnie zaczął gadać ten kowal, że mam jakąś przygodę dla ciebie, na razie sobie tutaj wejdę. Ale ten kowal powiedział, chcesz ze mną polecieć do jakiejś nowej takiej lokacji, bo sobie odkryłem nową lokację i byśmy sobie tam polecieli razem, bo tak jak ty sobie odkrywasz te skrzynki jakieś takie z prezentami różnymi, tak ja sobie odkrywam różne światy. Okej, jakaś cutscenka. I jak gdzieś kowala znajdę, to muszę z kowalem porozmawiać. Nowi ludzikowie tutaj stoją. Aha, i pan bosik jakiś. Ale troszkę mi tak zaspoilowali do przodu, że tu boss stoi. Znaczy ja i tak bym tutaj doszedł do tego pana bossa. Dobra, cześć kolego. Ja mam trochę za silny toporek już, jak na ten etap gry. Naprawdę, nie mam pojęcia skąd ja go wziąłem, ała. To jest ten, który się na tym złotym dzbanku leczy, ten ludzik. O właśnie, on gdzieś tu ma złoty dzbanek, poczekaj. Tu jest twój złoty dzbanek. Aż ci go rozbijemy. Zawsze jak widzę takiego rycerza, to najpierw powinienem rozbijać jego dzbanek. Teraz, uderz sobie. Uderz w stół, a nożyce się odezwy. Dwa razy? Ile razy? Oj, myślałem, że już trzeciego hitka zadać. Chyba, że tak wbiegnę na niego. A tak! Trochę szybszy będę. Jeżeli szybciej przed nim kliknąłem, to wpadnę. Mały klucz do zachodniego vestibulu? Nie wiem. Jakiś klucz dostałem. Czy jest tu jakiś cwaniak? Ty, a gdzie to kowadełko było? A tu przede mną. I tam jest ten pan. O, leci od razu do mnie. To jest pan czarodziej! Prawie na jednego hita go zabiłem. Dawaj, jeszcze jeden. Szybki atak. On wybucha. Pierwszy raz chciałem od niego uciec, bo wiedziałem, że wybuchnie. I nie zdążyłem. Ty, tutaj chyba był kowal, gdzie jest ta dziura. Tak? Czy on jeszcze dalej był?
A tutaj Kowal mieszka. Patrz, jak nacisnę R. Greetings. I patrzcie, zabierz mnie w miejsce, o którym mówiłeś. Jakieś miejsce mi wymyślił, że możemy sobie tam latać gdzieś. A, i w ogóle tej brońki, ten topór, turbotopór, co mam, to jego się nie da ulepszyć żadnymi runami. Wiem, że tu jest kryształ przede mną. Hey, hearken! You're still here. Listen, you should avoid the monster in that arena. Use the secret way that leads through this tower. And come meet me in the place where you fought that three-legged stool. If you do, I can show you what I have discovered. Nie powiedział, żebym nie walczył z nim, tylko tutaj bocznymi ścieżkami. Gdzie walczyłem z trójnogim? A, wiem, czyli do takiej areny, takiej kryształowej. A to tędy też mogę przejść, do tej kryształowej areny, i to jeszcze szybciej tędy przejdę. I nie wiem, czy iść do świata tego kowala. A może pójdziemy do tego świata kowala? Wiecie, bo taki mam nowy, fajny topór. I przetestowałbym sobie w jakimś takim poboczniaku. Możliwe, że to jest jeszcze... Możliwe, że ten świat tego kowala tutaj, to możliwe, że to jest jakieś DLC, które ja mam w tej takiej edycji, tej takiej ostatecznej. Dobra, zabierz mnie do tego świata. To tak nagadałem się tutaj na początku tego odcinka, że on mi wspomniał o takim świecie, więc od razu pójdziemy tam. Możliwe, że to jest DLC, ten świat jego. Tak mnie podkusiło, że nacisnąć M, żeby sobie sprawdzić mapę, ale no nie. Ty, nie ma wyjścia z tego. A, i tu jest ten chowadło. Greetings to you in the moment of eternity, traveler. Is there anything I can do for you? Zabierz mnie stąd. A, i on może mnie stąd też zabrać. Dobra, no na razie sobie ten świat kowala dzisiaj pozwiedzamy. Dobra, o, mamy ognisko. Kiełbaski sobie usmażymy na tym kryształku. Czy ja tutaj coś widzę? Będą chyba podziemia tutaj tylko. Chociaż tam widzę takie okno, planety widzę. Tak samo jak w tamtym świecie, w którym byłem teraz niedawno. Gwiazdy widać. Co tu jest? Skrzynka czerwona. Kubek zamknięty. I też pobiegałem po tym zamku, gdzie było dużo takich kuferków pozamykanych na czerwono. Myślałem, że się coś odblokowało, ale też tam popatrzyłem, wszystko pozamykane. Lala. A cóż to, to wygląda jak miejsce do walki z bossem. Pan rycerz. I didn't think I would see a human face ever again. It's been so long since my companions and I were separated. On jest człowiekiem. Kim jesteś? Ty, on chyba jest od tego pana Ananasa, nie? I jeżeli ma jakieś tatuaże, to ja muszę go zabić, żeby wyjąć z niego tatuaże dla takiego jednego strażnika. Who are you? Some call me and my two companions heroes. Others called us heretics. We battled Adir. It is all meaningless now. Były bohater. What is this place? They thought it was a place of wisdom, and I wanted that wisdom. Now it is my prison. To weź tam do kolegi kowala, to cię stąd wyciągnie. No tak fantazyjne te ciuszki. Are you alone here? Something else exists here. We battled for years, and now the battle has worn me down. I can't win, and neither can it. All I can do is keep it trapped and trap myself. This has been going on for far too long. How did you end up like this? The battle ended. Me and my comrades were victorious. I sought more wisdom, more power to prevent further bloodshed. Then the rift opened. It swallowed and twisted everything, trapping me in an eternal battle. Kill my adversary. Set me free from this place. A, ale nieskończoność tej... Uwięziony jest nieskończoność walczy. Nie wyglądasz, kolego, jakbyś walczył w nieskończoność. Stoisz sobie normalnie poza areną. Skoro jesteście połączeni, czy jego śmierć nie zabije też ciebie? If you are linked, will his death kill you too? There is only one way to find out. And whatever happens, I have lived much longer than I wished for. I'll be on my way. Ano, jakiegoś bosika trzeba ci rozdupić.
Tu widzę jakieś przejście. Mam tą rękawicę, mogę się tutaj dostać do środka. Tu widzę jakąś dźwignię, ale też widzę jakieś takie boczne przejścia. Czy to jest przepaście są? Aha, to są przepaście. No to cóż, nie wiem. Pociągnę sobie za tą dźwignię najpierw. Chyba od razu na dzień dobry dostanę bosika na ryjek. O, przezroczysty jest ten portal. Bosiku, o kurde, pan duch. Czy on mnie... Czy można z nim walczyć? To jest duch czarodzieja. Ale mnie zastunował fleszem. Co ty jeszcze potrafisz? Wyczarowujesz dwa nowe duszki? Nie wiem. I dym widzę. Nie mogę go trafić. On jest niematerialny? Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Może mój przyjaciel będzie w stanie cię rozwalić. Patrzcie. Coś mi pod bogami się pojawia? A nie, zaraz. Chwila. Ale fajtłopowato to zrobiło. Nie wiem. Albo potrzebuję jakiejś magicznej bronity, a może ten magiczny kijek powinienem wziąć, bo ten topór nie ma w sobie nic magicznego. Jest po prostu taki prymitywny, barbarzyński topór do zadania jak największych obrażeń. Może powinienem bardziej taką finezyjną pałeczkę zagłady zrobić. To. Bo to przynajmniej jakimiś magicznymi obrażeniami zadaje. A może tu się da jeszcze bardziej pociągnąć za dźwignię i jeszcze jakieś inne rzeczy poznajdywać, inne przejścia. To jest mój duszek, tutaj jest mój duszek, mniam. No co to było, na ziemi tam była jakaś mina? Jeszcze mi flesza strzeli. O, widzicie? Magiczna pałeczka działa na magicznego potworka. A, jeszcze wybuch oczywiście po śmierci. Myślałem, że wiedziałem każdy inch of the construct by now. Yet I have discovered something new today. To jest? Prąd tu i strzał. I experimented with this peculiar mechanism and strangely it influences the magic. Czekaj, tylko sobie otworzę. It is my chance for an advantage. Poczekam grzecznie. Whether it works or not, at least I have something. Ty, jaki twardy. Zwykły szkieletek taki żałosny. A nie, bo on chyba miał zbroję, ale mu rozpizgła się. Teraz już dostaje normalne hitki. Da się zatruć szkieleta. Dobrze o tym dobrze wiedzieć. Da się go zestunować. W takim nieskończonym przygwożdżeniu. No to cię tak rozwalę. Nie będziemy się z tobą caskać. Jeszcze by mi jakiś odwinął, by mi się tym gigantycznym toporem. Tak tego sobie przygwoździmy jak śmiecia. Czuję, że to jest bardzo endgame'owa miejscówka, że mnie tu absolutnie nie powinno być na tym poziomie. Ja wiem, że potem uciekniemy, jak się okaże, że jest nie do przejścia. To jest jakieś ukryte przejście. Pewnie takie pioruny będą na tej arenie spadały na mnie i będę musiał uciekać, jak już dojdę do bosika. Może na defensywie. O właśnie! Tak sobie myślałem, może nawet defensywie powinienem iść. A wiecie, bo to były takie trzy klasy. Był maguch, wojownik i teraz asasynek. Ty twardy to jest bydle. Jak będzie tak twardy boss jak te maluszki, to nie ma nadziei dla mnie. Bo ja tylko jakieś obrażenia magiczne zadaję. No ale ta pałka to jest prawie tylko na magiczne. Ona ma naturalnie obrażenia od ognia, ja dodałem jeszcze obrażenia od magii i od trucizny. I tam, a fizycznie to też tam troszeczkę ma, ale bardzo mało. Więc to jest maksymalnie magiczna różdżka, jak tylko sobie można wyobrazić. Najbardziej magiczna broń, jaką mam w swoim arsenale. Drzwi zamknięte. Co ty nie powiesz, jak tu nigdzie nie ma żadnej... Gdzieś tu jest dźwignia? To są jedyne drzwi, które mam przed sobą. Nie ma tu żadnego innego przejścia. Czy to coś jest przejściem? Jakąś dźwignią? Gdzieś tu musi być schowana dźwignia, albo coś z tym prądem się dzieje. Albo muszę dostać tym piorunem? Ty, albo muszę wyjść i pociągnąć jeszcze raz za tamtą dźwignię i się musi wymienić ta plansza. Wiecie? Bo tu się takie inne plansze. A jak to ciągnę, to się przekręca okrąg i wtedy mam jakąś inną planszę wylosowaną. W tym czasie, jak się będzie to obracało... To wrócę może do kryształka. Wydam moje ciężko zarobione expy. Jeszcze sobie R nacisnę. Dobra. Co teraz będzie na mnie czekało? Teraz to jest zamknięte. A przez ten portal nie mogę przejść? Bo też jak pociągam za dźwignię, to ja tam nie mogę stać w tamtym miejscu. Bo to tylko dwa są... A nie, może więcej jest tutaj tych światów do przekręcenia.
Jak na razie to widzę tylko ścianę, albo ten świat z tymi trzema duchami. To znowu jest ten sam świat z tymi trzema duchami. A nie, to jest jeszcze jakieś inne, bo to dla mnie asasyn wyszedł, a to wcześniej był maguch w tym miejscu. Ale przyważę się jak śmiecia. Nie mam życia i umieram. Dlaczego ja miałem tak mało HP? A, i oczywiście tutaj, cyk, trójeczka. A tak. I ten rycerz tak patrzy. Znowu się nie udało. Jak się patrzy na mnie. Ty, to jest chyba jakiś inny świat. Nie poznaję tego świata. Najpierw tego rozwalę. Nie ma tu mojego ciałka. Bo ja w sumie i tak wszystko wydałem już. To wygląda jak jakieś drzwi. A, zaraz on wybucha w czarodzie jak zawsze. Co jest tutaj? To wygląda jak jakieś drzwi do wyważenia. A mogę to rozwalić rękawicą z zagłady? A, to był... Chwila, to nie ten... O, tutaj jest rękawica zagłady. No nie wiem, nawet jeżeli to by było do przejścia, jak się wyważa takie coś? Było burącz. Totalnie to wygląda, jakby tu się dało otworzyć. Może gdzieś po drugiej stronie tego korytarza będzie dźwignia. Gdzie jest ten pan asasyn? Czy to jesteś ty, pan asasyn? Chwila, jeżeli oni są podatni na truciznę, to dodajmy im trucizną obrażenia. A gdzie stunek? Też cię walnąłem, także powinien stuna dostać. Powinienem uniknąć twojego pierwszego ataku, którego się nie da uniknąć i ty mnie zabijesz na dwa strzały! No fucking way. Nie, no to nie jest miejscówka na mój poziom. To jest totalny endgame. Ale jeszcze pomęczmy ten endgame. Wpadamy... Zaraz, jaki ja mam czar? Dźgnięcie. Ty, a jakby dźgnięciem puścił w niego? Ile dźgnięcie mu zada? Całkowicie go rozwala jednym machnięciem. Dobrze wiedzieć, bo ja bym mógł tego asasyna dźgnięciem rozwalić. Nie wiem, dlaczego teraz mi się tak trudno z nim walczyć, jak przed chwilą takiego samego rozwaliłem jak śmiecia. Dawaj, ninja. Ninja to. No i nie trafiłeś, cymbale jeden. A ja przygwoździć też nie umiem. Nie było przygwożdżenia. On dwa hitki i umieram. Fuck. Za każdym razem, kiedy dam mu okienko uderzenia mnie, on robi, on wyprowadza dwa hitki i ja umieram. Czyli trzeba tego ninja wysłać na niego i ten ninja musi go trafić. Jeżeli mój ninja duszek go rozwali, to jesteśmy w domu, możemy iść dalej. O tak, czyli tego magucha najpierw sobie solo rozwalam, własnoręcznie. Tak jest. Daj jeszcze kryształek, bo śnieg godzien. Wziąłem. Biorę sobie toto i tego pana ducha moim czerwonym duchem. Trafił go, ale słabo mu zadał. O nie, jeszcze jeden pan asasyn. Stop. Nic nie mogę. Już nie podniosę swoich rzeczy, to jest pan łucznik. Damn. Kto tam wymyślił schowanego łucznika? Jak ja nie jestem w stanie pokonać tego Assassinos. Assassinos Companieros. Ty, a może ja wezmę dwa noże? Bo ja muszę mieć szybką... Kurde, tylko że te moje noże nie są, wiecie, tak bardzo magiczne. Chyba że u Kowala sobie znowu zaczaruję te takie sztylety, takie pazurki. Bo ja mam taką broń, takie pazurki. Co to było? To żądło? Tak. To jest runa na trucizny. Też będzie się fajnie walczyło z asasynem po asasyńsku. Dobra, i patrzcie, on musi najpierw podejść do mnie, żeby mnie łucznik nie zabił i musimy bić się tutaj gdzieś. Pięknie. I teraz tego łucznika. Daj mi najpierw to. Poważny asasyn, na poważnego asasyna trzeba też na poważnie asasyńsko podejść. Odskocz Andrzej, prawie umarłeś. Raz. Nie, bo ja muszę tak z oddali rozpędzić się i z takiego wyskoku. O właśnie. Consecrated, the chosen guards who protected us from the heretics for so long are no more.
They were no match for the intruder that killed our god. We buried them deep in our holes as prospered. Still wearing the armor of our god, they will watch over this place until the end of time. Nie trafiłem go. No way. Bo wiem, że moje pazurki są szybsze niż sztylety. Nawet jeżeli chodzi o takie asasyńskie wyroby. O kurde. Ja nie jestem w stanie zwykłego mobka na tej planecie rozwalić. To jest miara upadku mojego. Niedopasowania do tego miejsca. Ale i tak sobie jakoś tam radzę. Nie, ale ten piorun jeszcze raz mi nie zrespi kolejnego szkieleta. Nie wiem. O kurde, pan rycerz. Wcześniej jakoś zestunowaliśmy tego rycerza, ale już... Teraz już muszę go siekać normalnie. Czekaj, pan assassino. On jest powolny chyba, ten szkielet rycerz. Coś tam dostał. Tylko że to jest tarczownik i on ma gardę. I przez gardę trzeba się przebić, jak to przez gardę. Ale jak się robi z tym pazurkiem z doskoku, coś dostałem od góry. Nie uderzyło. Dobra, trucizna go zabiła, ale prawie mnie uderzył ostatnim hitkiem. Ciąg za wajchę, krąg. Ciach. A tu się coś otworzyło. A co z tamtymi takimi drzwiami tam na samym końcu? Ty, aż muszę zobaczyć. Zanim ja pójdę tędy, to ja mu najpierw muszę zobaczyć, czy tu się nie otworzyło tam na samym końcu tego korytarza. Tutaj ta ściana. No nie. Dalej jest zamknięty. O, właśnie, a może tą wiertarą powinienem buchnąć o ziemię. I się wtedy te asasyny poprzewracają na tego... na plecy, nie? I wtedy ich rozwalę. Wezmę sobie jeszcze jednego potiona. Tak, żeby mieć full HP. Boję się tędy przechodzić. Jest pan. Jest zły pan, a tutaj nic nie ma. Dobra, tego złego pana trzeba rozwalić. To jest łucznik. A tak! Ciach, ciach, ciach. O kurde, odwinął się o dwa razy nawet. Dobra, nasyłam na ciebie mojego człowieka. Nie zdążyłem! O, zaciąg. Co my tu mamy? Nic. Jest tylko skrzynka? Nie, to nie jest skrzynka, to jest jakiś kocioł. O! Tu jeszcze jest jakieś przejście do przejścia. Poczekajcie, zanim tam wejdę, to najpierw tutaj jeszcze pozwiedzam. Oj, to będzie długi labirynt. Rozwal mi to. Czemu tego dzbanka się nie da rozwalić? W ogóle się nie da dojść do tego, ta ściana jest taka trójkątna. A, lisz. Dobra, to na ciebie wysyłam mojego człowieka. Wiem, że cię rozwala, ale... Ale on cię szybciej rozwala, bo ty jeszcze wybuchasz. Sobie? Co ty tutaj kryłeś za sobą? No! What the fuck? Mina tu była jakaś... Kolejna! Co jest? Jakaś ściana mur beton znowu. Przepraszam, takiego to ja jeszcze nie widziałem. Ała, ale damage! Zabij, 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 zabij. Gra się zacięła. No nie mówcie, już tak daleko przeszedłem. Lords of the Fallen, nie rób mi tego. Przysiad, słowiański przykód zrobił mój rycerzyk. I się gra zacięła. Haha, pulpit. Liczysz to jako dead? Nie no, nie zginąłem. Ty, a ciekawe, czy te dusze, które miałem ze sobą, to czy one mi zostały? Czy gra zaliczyła mnie, że ja zginąłem tam, albo w ogóle, że się nie odbyła ta podróż? Oh my god. Lords of the Fallen. Polecam, Adam Małysz. Dawaj, uruchamiaj mi to jeszcze raz. To bardzo skomplikowana ta miejscówka, tu się ziemia przekręca, tu się jakieś drzwi otwierają, tutaj coś i nie wytrzymała gra i musiała się rozpęknąć. Kontynuuj, kontynuuj. Biblioteka tak się nazywa. No mam jeszcze różdżkę, czyli bardzo mnie cofnęło do tyłu. Czyli z całego tego nie przeszliśmy. Ja może tą różdżką jeszcze popróbujemy. To był maguch ten jeszcze. A lekkimi atakami? O, jak lekkie ataki dobrze działają. Ty, bo on wybuchnie. A tam jeszcze jest ten mój dym. Tak, to jest ten etap. Kurde, no te miny dziadowskie.
To jest ten etap, w którym jeszcze tego asasyna nie zabiję. Decoy. Decoy. Teraz nie łucznik zabije, albo ten asasyn sobie. Naśladowca, dźgnięcie muszę mieć pod ręką co czas. Zwykłe ataki też troszkę go wyprowadzają z równowagi. No widzicie, zwykłymi atakami jak go szastę. Nie. Jeszcze raz nie. Jeżeli nie wyślę na niego asasyna, to ja nie mogę z asasynem walczyć. Kijem, zwłaszcza kijem się nie da. Ale kij jest o wiele lepszy na tych szkieletów wojowników. Więc wystarczy, że tych asasynów mój asasyn duchowy rozwali i będzie git. Cześć, nowie. Czekam. Kurde, no masz to toalety, wybuchniesz. A chyba jak podejdę, to dopiero wybuchnie. Dawaj, duszę. Dusza. Dźgnięcie. Dwójka. Nie? Jak się łucznika będzie rozwalało. Naładuję sobie tylko energię na fulla. Idziemy na niego. A może zwykłymi ataczkami? Nie no, już zwaliłem. Czekaj, wypij miksturkę. Daj miksturkę wypić. Albo heavy. Takim zaspamieniem heavy ataków. Nic się nie da. Spana bestia. Łucznicza. O, da się go. Już go przygwoździłem. Teraz tylko zaspamić żałosnymi ataczkami. Nie, ta różdżka się do niczego nie nadaje. Sami widzicie, jest słabsza niż te moje rękawiczki. Trzeba na te rękawiczki pazurki. To żądło. The consecrated, the chosen guards who protected us from the heretics for so long. To był taki asasyn. For the intruder that killed our god, we buried them deep in our halls as promised by Adir. Still wearing the armor of our god, they will watch over this place until the end of time. To był jeszcze jakiś wojownik. Runie. Fajnie się zacząłeś w miejscu. Oj, ale poleciał w kosmos. Dobra, chciałem za wajchę. Pyk. Już to samo muszę przechodzić, tylko dlatego, że się gra zaczęło. Chyba na prawo był czarodziej, a nie, tutaj chodził łucznik. Która to jest lokacja, bo już mi się wszystko pomyliło. Tu był chyba czarodziej. Tak, i na niego nasłałem... Nie. Nikogo tu nie ma. Popsuło się coś. A może się w grze zaliczyło, że ja ich rozwaliłem, pomimo, że się zawiesiła gra i się wczytała? No, tu był przeciwnik. Właśnie tu jak walczyłem chyba z tym, to mi się zawiesiło. A tu nikogo nie ma teraz. Dobra, no to trudno się mówi, idę sobie dalej. Rodziejuch. Dobra. O, to... Ty, gdzie ty jesteś? Nie mogę cię trafić. I wybuchaj. I na twarz. Coś z ciebie wyleciało. Coś z ciebie będzie. Nic z ciebie nie będzie. Z ciebie mogę rozwalić, żebyś się rozsypał. Nie. Dobra, no tu jeszcze nie byliśmy. A może ja już tu byłem? Kurczę, teraz to już wszystko zapomniałem. Pan rycerz z włócznią. Żadnych głupich włóczników za rogiem. A nie, to jest topornik. Strzelę ci z trucizny. Ty, a spróbujmy tą rękawicę przewrócenia. A puszczę na ciebie asasyna, bo akurat mam manę. Takie light ataszki, myślałem, co mu zrobię. Tych piorun go chyba zabił. Tu jakiś rycerz stoi. Taki szkieletek z tą, z włócznią. Ja go jeszcze nie rozwaliłem, on mi pewnie wstanie, jak pójdę
za plecami mi się podniesie. Ten też może się podnieść w każdym momencie. Every young one needs to prove himself. They have to be fast in understanding and in movement. Asasyn. If they manage to find their way, nie przebiegnie ten mój, nie trafi go. O, zobaczył go, dobra. Chodzę. Nie wiadomo. Ale pięknie siadło. Beauty of our faith into their hearts. Dobra, ładnie się udaje. Ten dzbanek się da rozbić, da się rozbić turlankiem. Całą tą lokację chyba obiegłem dookoła. Nie ma tu nikogo ukrytego, nikt mi się nie zrespi, z dachu nie spadnie. A to już jest otwarte. Ej, kryształek. Koło kryształka powinno być bardzo bezpiecznie. Dobra. Cyk. I... F. I dalej tą zwinność. Damage jak największy. Jak się nie dam trafić, to będę bardzo szybko rozwalał wszystkich. This man scares me. The madness in his eyes. He steals our knowledge, he kills our priests. Rumors have it he's one of the three that killed Adir. Even the keeper that Adir bestowed upon us struggles against this heretic. This man will bring death to us all. To był szkielet mały jeszcze przed tym duchem. Tak, topornik to był. Mieciownik topornik to był za ścianą. Ale go wyciągnąłem. Co, chciałeś na mnie pułapkę zrobić, frajerze? I widzisz, jak jesteś frajerem. Zdychaj, śmieciu. Niegodnyś jesteś. Się dałeś, kurde, wytropić, frajerze. I teraz twojego ducha, twojego magucha jeszcze ci też zabije tak samo. Wybuchniesz? Dobra, idziemy. Coś jakoś nie wybuchają teraz czarodzieje. Mynda za rogiem siedząca. Ty, nikogo tu nie ma? Nie gadajcie. Co ja mam teraz zrobić? No, ognisko? Do miejsca, w którym nic nie ma. No way. Czekaj, jakaś dźwignia tu musi być, cokolwiek. No, ściana jakaś. Nie wiem, R będę naciskał cały czas. Chyba, że w jakiejś innej lokacji muszę jeszcze coś tam pociągnąć za jakąś dźwignię, żeby tu się otworzyło, żeby potem przejść i żeby tędy móc iść dalej. Czyli co, ja tutaj niepotrzebnie przyszedłem. Tu już by, normalnie powinien być chyba boss. Tylko, że ja na razie nie mam dostępu do tego bossa. Jakieś dźwigni nie przegapiłem? Coś, gdzieś? Kurde, no tak się rozglądam. Mam już wszystkie potiony i wszystkie ludziki już leżą. Cześć, kolego. Tak myślałem, że on się kiedyś obudzi. Coś słabo mi damage wchodzi. Zabijemy go asasynkiem. Bo już do końca gry trudniej nie będzie, bo to jest chyba najtrudniejszy etap, do którego mogłem dojść. Ten czarodziej też nie miał żadnej dźwigni za plecami, tu czegoś nie było? Nie. Czyli spróbuję całkowicie wyjść stąd. Pociągnąć jeszcze raz za tą główną dźwignię! Ty właśnie, bo jego tu nie było wcześniej. Co ty żeś rzucił? Coś na ziemię, jakąś pułapkę dymiącą. Aha! To był jakiś głupi granat. Dobra, idę cię rozwalić. Mogę cię przygwoździć? Nie przygwoździłem cię. Zabiłeś mnie. Orzesz ty. Orzeszki. Jeden głupi, fałszywy ruch od razu po mnie. Czy to będzie dalej maguch? Włócznik? Skąd tu się... A nie, to jest chyba wojownik ze sztyletami dwoma. Rogue. Dawaj, kryształy. Jestem szybszy. Każdy taki doskok zawsze wygram. Tu się dało przyspieszyć jeszcze regenerację many, żeby jak najszybciej tego asasyna móc wyrzucać. A te w stanie tamten? A już stoi. Ten włócznik. Ja wygram każdy... O kurde! Wygram każdy doskok. Nagle cały HP straciłem. Ej!
nie uderzył mnie, a straciłem całe żyćko. Czy mi jakiś piorun padł? To mi stąd jest tak podejrzany. Tego to sobie tak normalnie rączkami zabiję, czarodziejucha. Oj, stuna wyrzuci. Nie mogę go trafić? Nie, trafię go. Tylko jakoś tak słabo. On coś kastuje. Co tu się wydarzyło? Oszalał. Świetlik. Czy on żyje? Czy on się... Nie wiem, zabiłem go chyba. Tu był ten głuptasek, co mnie zabił. Pan głuptasek. Fajnie, że tyłem jesteś. Nie wiem, że wiedział, co cię zabiło. Tak, śmieciu, lataj w powietrze, w kosmos. A to już było tak fajnie wszystko poczyszczone i mogłem sobie tylko przejść, tylko gdyby nie ten głupi jeden łucznik. Ciebie to chyba nie muszę zabijać, no nie, bo ty tam nic nie pilnujesz. O, cześć panu. A ciebie to chłopaka wyślę. Pana chłopaczka czerwonego. Dobra. Tak, bouncing. Kurde. Niepotrzebnie, to jest ten dwumiecznik. O, jest już. A niech on przyjdzie po mnie, bo tam jeszcze jeden ludzik chodzi. Ja nie chcę, żeby on się, wiecie, wtrącał. Niech sobie po prostu przyjdzie do mnie. A nie, to jest właśnie dwumiecznik. O, tak. Trochę jestem szybszy na taki doskok. To jest dwumiecznik. Przynajmniej, że mi przerwie. Odskoczył, odbiegł, po prostu do tyłu sobie pobiegł. Uciekł całkowicie ode mnie. Gdzieś ty pobiegł, kolego? Ale łucznik rzucił granat. Ty, poczekaj. Chciał mnie zbejtować na tego łucznika. Stoi debil, nie wiem, na manę muszę czekać, albo niech przyjdzie do mnie. O, granat tamtego zadał obrażenia temu? Pierwszy raz już to widzę. Oj, on pierwszy zrobił wyskok. Właśnie. Zdechnij, proszę cię, ja nie chcę tego ponawiać, bo mi się tak ciężko chodzi przez te korytarze. Dobra. Łucznika chyba ninjam, moim czerwonym ninjam. Niech sobie strzeli na wiwat. Kurde, tylko nie ten głupi granat. Dobra, rozwalam się kolegom. Skąd mi... Czemu mam decoya? Jeszcze mi tam za plecami wybuchło. Zmień mi to na dźgnięcie. Dobra, muszę go standardowo rozwalić. Ja się boję łucznika, bo on potrafi takie głupie sztuczki, których ja nawet nie jestem świadom, że można by było zrobić. Widzieliście, jakiś mi mały sztylecik pod żebra puścił. Znowu się gra zacięła! Co jest nie tak z tą lokacją? Nie! I od nowa będę musiał to wszystko... ale i tak mi się zapisze na tym krysztale, ale będę musiał teraz ten całą... Ty, chyba speedrun robimy. Przebiegnę po tych korytarzach, bo tam są przecież te bramki, nie? Jak przebiegnę taką dzidę przez bramkę, to już się zaliczy, że tam jestem po drugiej stronie. Oh my god. Dlaczego to jest taka niedopracowana gra? Dlaczego ten poziom jest taki cały zbagowany i się psuje i się zawiesza? Jeszcze ta gra się tak długo uruchamia. Ty, a jak ja umarłem na tym łuczniku, to ja dodałem nową cyferkę? Nie pamiętam. Może zapomniałem dodać cyferki. Nie wiem, 96 mam deadów. Ja na pewno już nie raz zapomniałem cyferkę zmienić na tym liczniku deadów. Bo ja to na streamie, nie robię tego na streamie, żeby ktoś mi przypominał, tylko tak sobie na komputer to zapisuję i mogę się gdzieś tam nie zauważyć. No to patrzcie. O, a w ogóle ja też zauważyłem, że mam taki nowy puklerz. Fajny. Ty, to może weźmiemy to coś i wyjmiemy sobie puklerzyk i będziemy tak na puklerzu lecieć. O, to... Trafił mnie w dupcie. W dupcie misia. Zabił mnie? Chciałem potiona.
Chyba nie mam nic do stracenia, żadnych dusz, bo na razie jestem taki, wiecie, świeżo tutaj wytentegowany. Ty, a jak ja biegnę? A, bo wtedy tarczy nie mogę, czyli takim zwykłym truchcikiem muszę biec, żeby mieć tarczę do przodu. Nie, plecy cię obcinać. No, fajnie! Po moim przeturlaniu i tak mi zadajesz wrażenie. Dobrze wiedzieć. Speedrun. Zostaw mnie. Przez tą bramkę nie powinieneś móc przejść! Jakim prawem, jakim cudem przeszedłeś przez tą bramkę duchową? Wcześniej się zaciął na tej bramce. I gad. Chyba, że wezmę tego kija. I tak, na defie. O, widzicie? Miałem defę i odbiło mi nawet tyłem, jak były. Kurde, no teraz to już w ogóle nic nie działa. Zdejmij ten płacz. Może ja jeden hitek powinienem tak, wiecie, skontrolować, a potem dopiero biec. Dlaczego to zadziałało we mnie? Puść mnie, nie bij się ze mną. Ci piorun jasny trzaśnie, krew nagła zaleje. Chyba muszę cały czas taki taniec, wirowanie zrobić. Dobra, pociągnę za tą dźwignię i zobaczymy, co się teraz stanie. Na razie trzy światy zwiedziliśmy po przekręceniu tego. Biorę sztyleciki. Coś mi powiesz, kolego? Nie jesteś, bla bla. Nie. Poczekaj, bo nie wiadomo, co mnie będzie czekało. Gdzie jest kamera? Ten kryształ chcę wziąć. R. Ty, a w sumie, jeżeli tam w środku miałem ten kryształ, to po przekręceniu, jakbym zginął, to bym był w innym miejscu. Tutaj jest zamknięte. Okej, okay, wróciło do tego zamkniętego. A może tam się odblokowało coś w takim jednym świecie, co tam wcześniej byłem? Ty, a może jak ja przekręciłem, bo tam powinienem przy tamtym drugim ognisku sobie zapalić ten ogień, wrócić tutaj, przekręcić za dźwignię i pójść i zginąć, żeby się odrodzić w innym miejscu na przekręconym tym. Ty, to jest jeszcze jakaś inna kraina. A nie, to jest ta pierwsza kraina, w której byłem. Tak, bo w tym miejscu Magog stał. Takie, nie lubię bić się z Maguchem w momencie, w którym nic do niego nie wchodzi. Czasami się ten magów potrafi zacząć, że demencz w niego nie wchodzi. Tu był rycerz koło skrzynki. Tam nic więcej nie było ciekawego. No właśnie. Tam po drugiej stronie, na tej następnej ścieżce, w prawo, było coś zamkniętego, pamiętam. No jeszcze fajniej, że sobie tylko zdycham. Zdycham sobie 10 razy. Szampańska zabawa. Po co ja w ogóle do niego podchodziłem? On mi jest do niczego niepotrzebny, ten chłop, rycerz. Nawet nie biorę ciałka, bo i tak tam nic nie mam expa. Za tego dosłownie jednego magucha tam jest expa. Nie mam energii. Może już tymi heavy atakami ci będę machał. Na niego lepiej różdżka działa. Te noże są na asasynów i na wszystkich innych tych maluszków, ale na maga jest dobra ta pałka. Tu był gdzieś asasino. Widzicie, tutaj jakieś takie głupie deski są. No myślałem, że te deski się otworzyły. Drzwi zamknięte. Co ty nie powiesz? Czyli kurde, nie ma tu żadnej nadziei już. Game over. Game over. Nie da się tego przejść. Nie, albo gdzieś zgubiłem jakąś jedną dźwignię. No widać, że rękawicą można to otworzyć, jakąś pochodnię, czy tam dźwignię. No. Gdyby nie te głupie drzwi, to już bym był dalej. Zaraz, ten jeszcze jeden świat trzeba zwiedzić. Bo były takie dwa krótkie i jeden długi, a jeden całkowicie zamknięty.
teraz będzie ten taki drugi krótki świat. Aha! No to fajny świat. Są takie procenty, jakie się ładują do 500 tam na dole. Nad moją butelką HP. Gdzie jest mój pasek HP, jest butelka i jest taki jakby ludzik i jakieś takie odliczenie. A, że to chyba ten mój duszek zniknie do podniesienia. Za tym maguchem też jest jakaś taka dziwna jakby runiczna ściana, której też nie ogarniam. A może ja po prostu mam za niski poziom, ja to powinienem przyjść w momencie, jak będę mógł otwierać, wiecie, tak jakieś magiczne, mistyczne ściany. Tak jak tutaj jest. Po to coś. A czy tego się nie da jakimś młotem wyważyć? O, jest guzik otwórz. Drzwi otwiera się chyba gdzie indziej. Czemu wcześniej nie miałem tego guzika, a teraz jest guzik? Drzwi otwiera się chyba gdzie indziej. Dobra, daj mi żądełko. Chyba gdzie indziej. Chyba się w ogóle nie da tego przejść. Chyba. Albo jak tam jakąś wielką, oczywistą dźwignię może gdzieś skipnąłem. Siam stąd. Jeszcze łucznik jest za ścianą. Z tego co pamiętam. Naciskam RRRRR. Może gdzieś to jakaś dźwignia jest przy ścianie. No czekaj, gram z nim. Gramy stąd. Nie masz ciebie kryształa? Nie ma. Ty, tam jest jakaś dźwignia taka jakby zaczarowana. Ty, ja jej nie pociągałem chyba. Ej. Bo chyba po tym jak się zawiesiło, to się ostatecznie zawiesiło tak, że ja nie pociągnąłem za tą dźwignię? Chyba tak. Tu się czasami zawiesza mi gra i ja już nie wiem, co ja już pociągnąłem, a co nie. I nie wiadomo, co się zaliczyło, a co nie. No tu jest jakaś dźwignia niepociągnięta. Jak w mordę strzelił. A, bo chyba, że tu się jakieś inne światy obraca, aż się znajdzie jakiś odpowiedni świat. I że tu może jest kilka światów do obracania. Patrzcie, bo ona znowu do góry leci i można sobie tutaj kręcić różnymi światami. O, takiego świata to jeszcze nie widziałem z taką dźwignią w tym miejscu. Dobra, jesteśmy w jakimś nowym elemencie. Tam jeszcze pójdę na drugi koniec tego korytarza. Zobaczymy, czy tylko się przejście otworzy. Dupa tam ściana murbeton i pieruny siarczyste ogniste. Chodź, kolego. Ty jesteś... Aha, ty jesteś łuczny. Nie skacz do przodu, cymbala. Z takim wojownikiem to ja zawsze wygram. No i sobie duch PD znikł, który i tak nie miał nic w sobie PD. Co to od tyłu? To. Dlaczego? Przecież tam nikogo już nie było. Dlaczego asasyn się nagle pojawił mi za plecami? Czekaj, jak to, tutaj wszedłem, tak? Zostaw. 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 No już cały HP straciłem. Zostaw. Zostaw. Ty, bo może on tu przyszedł stąd. Rusz się. Cześć, asasynku. Tam jeszcze łucznik strzela. O, backstable. A, dobra. Lecisz, kolego. No, rzeczywiście, tu trzech powinno być. Dlaczego tego asasyna wcześniej nie było? Jak tu byłem za pierwszym razem. I nie, od pleców strony. Aaa, zaatakował. Wlazło coś do tego pokoju. Ninja! Leć, mój ty rycerzyku.
Ty, a gdzie jest ten drugi, co tu przyszedł? Ten nieproszony gość. A do tyłu się wycofał, bo czuł, że wyszedł poza tą barierę. Sio. Co my tutaj mamy? Kryształ. I do widzenia. Tu żadnych drzwi, nic nie ma. Dobra, tamtą dźwignię. Trzeba się bawić tamtą dźwignię. No, nie było go tutaj i nagle skądś się pojawił. Ten chce mi jeszcze poprzeszkadzać. On tu będzie cały czas przyłaził, dopóki go nie rozwalę. Wyprzemam pazurki od ciebie, nic mi nie zrobisz, leszczyku. Oj, to mogło mnie trafić. I akurat mogło starczyć ci damage'u. Chciałem go bez ducha rozwalić, to teraz się muszę męczyć. Twardym... O kurde! Nie, dwa razy! I akurat zdałem kłamenda. Dwa razy machu. Ty, ja chyba zapomniałem już od jakiegoś czasu tej cyfry poprawiać. Nie wiem, tyle razy tu umieram, jestem tak bardzo skupiony, że możliwe, że ze dwa razy dzisiaj nie podniosłem tej cyfry. Dobra, trudno się mówi. A tak. A tak. No i tak mnie uderzył, no tak, bo on się kurde zbiera do ataku pół godziny. A potem i tak. No. Brawo. Fajnie mnie rozwaliłeś. Jesteś dobrym rycerzykiem. Brawo, następny geniusz. Super mistrz walki. Jak tam dalej pobiegnę, tam jest za ciasno, za dużo potworów w jednym miejscu. Ja muszę ich chyba pojedynczo tak rozdupcać, aż sobie przebiję po prostu w przejście w prawidłowy sposób. Chyba tak. Nie odchodź! Mój sosenek musi cię rozwalić. Teraz plecki. Jeszcze zachrupało. Kto to? Co to? Jak śmiesz? Pierwszy raz przylazłeś mi tutaj. Nie no, umieram. No. Dlaczego? Lokacja jest tak trudna. Ona jest na jakiś... Ja mam chyba który? Ze 40 poziom teraz. To ta lokacja jest na jakiś 70 poziom. A ja już teraz przylazłem i nie wiadomo, co ja tutaj w ogóle robię. Co ja tutaj robię? Nic nie widzę, nic nie atakuję. Machnij go, machnij. Po prostu trzeba sobie wyciąć elegancko ścieżkę. Co do jednego przeciwnika wytłuc. No łucznika mi atakujesz, a ten assassino teraz leci w wścieklizna. Oj, trochę za szybko próbowałem. No oj, widzicie? 10 razy mu stun siądzie, a za tym jednym razem nie siądzie i dostaje hita zwrotnego. Kurczę, ten łeciarz. Zdychaj. Widzicie? I teraz nie dostał CC-ka, no. Jak to działa? Dlaczego raz dostaje CC-ka, a raz nie? Setny dedek. Dobra, cyk, cyk, cyk. Jubileusz. Wezmę tego kija. Albo wezmę kija, ale jedną ręką będę nim machał, a w drugiej będę miał tarczę. O, w ten sposób będziemy może walczyć. I to może będzie najlepsza strategia. Bo teraz temu jełopowi, ten jełop się będzie odbijał od mojej tarczy. Ja jakby raz się odbił od mojej tarczy? Aha, bo on mi rozbija gardę. Ja myślałem, że jak on mi walnie w moją tarczę, to się jemu garda. Atakująca garda mu się rozbije. Nie no, nic nie daje ta tarcza. No, śmieciowym itemem. Ja też obrażeń to tak... nic. W jednej ręce trzymać broń to jest wstyd. Ja szybciej go trucizną zabiję. Żadnych ceseków też nie nakładam, jak biję jedną ręką. Czyściutko trzeba wszystko omijać.
co najwyżej na tarczę przyjmować. Nie, 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 granie na tarczownika to jest nie mój świat. Zupełnie mija się z celem granie na tarczownika. Co najwyżej można różdżką, ale wiecie, oburąć. Może dlatego ludzie marudzą na tą grę, że jacyś ludzie marudzą na tą grę, jak grają na heavy armor i na tarczę. Bo to, żeby nie da się grać w tą grę na heavy armor i na tarczę, bo to jest zepsucie sobie gry. Ja bym zero fanu miał z gry, gdybym grał na tarczę i na heavy armor. To jest po prostu... No, nie do przejścia by to było i giga nieprzyjemność by była granie na tarczę i na heavy armor. Żadnych uników bym nie mógł zrobić. Żadnego... Wiecie, żeby zachwiania przeciwnika by nie było, nic by nie mógł zrobić. 100% damage'u by mi w zbroję wchodziło. Musiałbym heavy armor do grania z lekkim. O, lekkimi atakami też go zbijam. Ała. Dobra, puszczę na ciebie zasynkę, chociaż za chwilę znowu będę walczył z ninżą. Dobra. Gulnę sobie. I teraz ninja bez mojego... Przywołańca trzeba pokonać. Oj, oj. No tak, nagle. Bez możliwości skontrowania. Dwa sztylety w kupę. I do widzenia. Właśnie w tym momencie znudziła mi się ta lokacja. Wychodzę stąd chyba. To nie jest na mój poziom miejsce. Nie, to w ogóle nie powinno być. Mówię, za 20 poziomów to powinienem wrócić. To jest jakaś podła, endgame'owa, ponura miejscówka dla wytrwałych, a już mi brakuje wytrwałości. Za długo się męczę z tymi samymi głupimi szkieletami. Bym chciał gdzieś dalej przejść, ale nie mogę. Ciebie muszę normalnie pałeczką rozwalić. Na następnego trzeba nasłać mojego czerwonego rycerza. Kurde, no nie mogę nic zrobić. Jeden mnie uderzył i tak. Do przodu zrobię unik. Karetka idzie za oknem. Ale przy moim aktualnym wyciszeniu mikrofonu to nawet nie słychać tego. Nie no, gdzie doskok, przyjacielu? Gdzie doskok? Ile on, jak on szybko strzela z łuku? Mistrz łucznictwa. Ile mikstur marnuje na pierwszych trzech przeciwników. I jeszcze czwarty, jeszcze silniejszy. A boss się okaże jeszcze trzy razy mocniejszy niż do tej pory wszystkie bossy razem wzięte. Nie! Ogłuszył mnie! I dalej jestem ogłuszony, pomimo że dostałem damage, to dalej jestem w tym fazie ogłuszenia. Dziwne to było. Dobra, to tu się wolniej zbieram na uderzenie. Doszliśmy w to miejsce, do którego chciałem dotrzeć. Tu jest pan asasyn na dzień dobry, a tam chyba następny jakiś łeb. I ten pan asasyn musi zginąć bardzo szybko, bo inaczej nic nie zrobimy. I już mnie łucznik strzela. Właśnie ten stojący tutaj. Czy ja mogę wypić miksturkę i jakoś go pokonać? Tak, żeby mi ten chłop za pleców nie przyszedł. Czy on już idzie do mnie? A może najpierw jego? Łucznik mnie zaraz trafi. A jak ja lightowe hitki próbuję mu zadać. Dobra, nie masz tarczy, śmietniku, więc wszystko czysto będzie w ciebie wchodziło. Ała. Dobra, tu jest zamknięte. A jeszcze raz pociągnę za tą dźwignię, żeby zobaczyć, czy tu w ogóle jakikolwiek otworek się zrobi. Po iluś tam obrotach. Tam przez chwilę było widać jedno przejście. Tu idzie, a nie, to jest tylko ten kryształ. Co to jest tutaj takie? Jakaś wiadomość. Z młotem. Takiego jeszcze nie było, chłopa. Dobra, od razu mi się zachciało dalej grać, jak nowe etapy. Doszedłem do nowych etapów. Nie, tylko nie ta głupia mina. I dostałem miną i strzałą od przodu.
Nie, ja chcę się wycofać, wypić miksturkę i wbiec w ciebie. Dobra, i ostatnio tu się gdzieś zacząłem. Tu za ścianą chyba jakaś menda jest ukryta, z tego co pamiętam. Albo i nie pamiętam. Nawet nie jestem w stanie tam podejść do niego. Ja go zabiłem na jednego strzała? Nie wiem, w stanie. Chodź, chodź, kici, kici, pół HP straciłeś. Czy tu jakaś menda siedzi za ścianą? Coś mnie tu pamiętam zabiło, jak doszedłem. Ty, tego nie ma? Ty, tutaj przecież było jakieś przejście z jakąś dźwignią. Znowu się coś obróciło, że tutaj jest zamknięte. Dobra, no to idziemy tutaj, skoro tędy jest przejście. Bo tu była jedna dźwignia, tam była druga dźwignia. A teraz już tamtej nie ma. Dobra, jest pan z młotem. A tu nic nie ma. Wydaje się jakimś mini-bossem. Sacrifice them. Czekaj, czy da się go w ogóle zasakować doskokiem. Odskok. Ja się go boję, i to bardzo. Znikł całkowicie? Nie, on jest łatwiejszy od tych asasynków, bo jest tak powolny. Kolegę, wyślemy na ciebie. Ci większy. Melodyjka, ja bym coś ważnego, jakiś ważny etap, jakbym przeszedł. Dzbanek? Nie ma to jak nowe miejscówki, w których jeszcze nie byłem. Pewnie się znowu i tak zatnę. Po drodze. Jakiś brzydki pan z łukiem. I dalej maguch. Zapraszam do mnie. A ja się tam nawet nie zamierzam, nie wybieram się tam do przodu. Bo jak mnie maguch zacznie atakować, to już nie będę miał nadziei na wygraną. Chyba, że podejdę i go tak jakoś stuknę. Raz. Dobra. Idziemy za ciosem. Dobra, zdech pies. A na ciebie wysyłam kolegę. Pierdut. Atakuj go. Bum. No tak mało żyć. Oj, tutaj aż do mnie doleciał. Co to, jakieś duchy jakieś migające. Jego ciało szaleje. Ty, czy ja doszedłem do tych drzwi, tylko że od drugiej strony? Drzwi zablokowane z drugiej strony. Aha! Ślepa uliczka, koniec gry. Drzwi zablokowane z drugiej strony. Ja chyba tu byłem, tylko że z drugiej strony właśnie przyszedłem. A i tak nie mogłem tego otworzyć. Kto wymyślił ten etap? Chciałbym go poznać, uścisnąć jego dłoń. I jądra, żeby aż mu oczami wypłynęły. A jeżeli to tutaj przekręcę, to się tam odblokuje na drugim końcu korytarza, bo tam, pamiętam, był dłuższy tamten korytarz. Były dwie dźwignie, jedna z tej strony, a druga tam daleko, na tamtej stronie była. O właśnie, jak to było takie zasłonięte, to pamiętam, że tu była druga dźwignia. Normalnie tutaj, o, za tym betonem było dalsze przejście. Jak ja to zrobiłem, że teraz tego nie ma? Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Albo mi się wydawało, no nie wiem. Zwariowałem, może zgłupiałem już od tego miejsca. A może tutaj jakieś odpowiednie odchylenie tego powoduje, że gdzieś tam w innym świecie się inaczej jakoś przekręca. Nie, tą lokację to by trzeba było jakoś... próbami, błędami i jakimiś poradnikami by trzeba było przejść. Bo jak ja tu na przykład coś przekręcę, to jak potem wrócę do samego początku i coś przekręcę, to się jeszcze coś innego przekręca. Zaraz, zostawimy sobie ten korytarz tutaj z tymi drzwiczkami. Właśnie, to jest ten korytarz, gdzie tutaj te drzwi były. Znowu się gra zawiesiła. No way! I wszystko, co teraz do tej pory zrobiłem, wszystko się zostało anulowane. Ale fajna gra! Hurra, ale fajna gra! Nie da się tego przejść.
Jeżeli to jest DLC, za który ludzie specjalnie zapłacili, żeby się męczyć z takimi zawieszeniami gry, jeszcze kurde ja rozumiem, na jakiejś płaskiej powierzchni, gdzie sobie idziemy, by się gra zawiesiła, ale w zasranym labiryncie, gdzie każda jedna obstrana dźwignia zmienia ci jakieś, nie wiem, 3 korytarze do tyłu i żeby się tu jeszcze gra zawieszała i potem nie wiesz, gdzie byłeś ostatnim razem. Nie. To jest zbrodnia. To jest po prostu zbrodnia. To są zbrodniarze ci, co zrobili ten etap i go tak zaprogramowali, że on się potrafi zawiesić. To jest zbrodnia na ludzkości. Obraziliście mnie tym etapem. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek wrócę i go zrobię. Chyba, że poza odcinkiem się pomęczę. Jak będę miał dużo wolnego czasu gdzieś poza odcinkami. Tego gówna się nie da przejść. Teraz ja nawet nie wiem, na którym etapie jestem i którą dźwignię pociągałem. Ja nic nie wiem. O, a to co to jest? To coś. Użyj. Tych, którzy dowiodą swojej wartości, będzie osłaniać ich wiara. A czy tu czasem nie ma jakiejś... Ty, poczekaj, bo tu jest coś narysowane. Czy to nie są narysowane te pokoje? Coś tam tak jakby jakaś... Jakby mapka... pokazująca te pokoje, wszystkie po kolei. Chciałem to zrobić. Miałem w sobie takie zaparcie, żeby to zrobić, ale nie jestem w stanie, jak się to będzie zawsze zawieszało. Ostatnią próbę robię, ale taką, wiecie, na speedzie przebiegniemy. Nawet nie wiem, która to już jest lokacja. Ani na którym etapie jestem, ani nic nie pamiętam. Może tutaj powinienem pociągać to tą dźwignię, żeby się inne etapy... A właśnie, to jest to. Jeżeli dam radę tego ducha zespełnić... Decoya mam. Chyba, że się nadzieją na decoya. No oczywiście, że nie. Ty, ale jakbym wpadł do tego pokoju, postawił decoya i pociągnął za dźwignię, to następny świat już by był z tym chłopem z młotem. I może bym go rozwalił, ale to i tak mi nic nie daje. To jest zbrodnia. To normalnie zasługuje na jakiś osobny artykuł o tym, jak się nie powinno gier produkować i że etapy, w których masz długi labirynt taki trudny do pokonania. Dlaczego 2 razy zadałeś mi obrażenia? Nawet 3 razy mi zadałeś obrażenia. Nigdy nie robiłeś takiego ataku, głupi pikinierze. A, chyba ze 2 razy zginąłem, tak? Dobra, to już na 103 ustawię. Tam chyba zapomniałem przestawiać tej cyfry. Już jestem tak zirytowany, już o czymkolwiek innym myślę. Już odrzucam myśli od tej gry, nawet nie chcę na nią patrzeć. Po tych zawieszeniach. Za trudne przeciwniki. 3 razy mocniejsi są ode mnie. Jest ich tak dużo, są pozściskani tutaj wszyscy. Tam jeszcze jakiś łucznik we mnie strzela. Daj mi decoya postawić. Nie dałeś, bo jesteś dikiem śmierdzącym. Dlaczego ja nie mogę koło tego pikiniera kompletnie nic wykonać, żadnego ruchu najmniejszego? I on nigdy się tak nie zachowywał, ten pikinier. Tylko w momencie, kiedy chcę decoya obstranego postawić, to on nagle jakieś nowe sztuczki mi wyciąga z rękawa, jakich nigdy do tej pory nie używał w stosunku do mnie. Chcę postawić decoya i pociągnąć za dźwignię. Nie mogę tego zrobić. Właśnie chciałem w tym momencie wypowiedzieć, że już dochodzę do takiej perfekcji speedrunnerskiej, ale właśnie dostałem 2 razy hita w plecy. Ta gra jest tak nieogarnięta pod tym kątem. Ja współczuję wszystkim speedrunnerom tej gry, bo ona jest tak niedorozwinięta. Zawsze się tu coś innego dzieje. Nie da się przewidzieć, co będzie, bo tu jest zawsze coś nowego. Tu nie ma żadnej takiej oczywistości, że coś się nauczymy, wyuczymy się jakiegoś ruchu, nie no, 5, co 5. Nie da się wyuczyć do żadnego ruchu, bo każdy przeciwnik się losowo wykonuje ruchy. I to tylko w tej lokacji się takie gówno odwala. W żadnej innej lokacji nie było problemu z tym. Jak był przeciwnik, aż wręcz do bólu miał, wiecie, takie statyczne jakieś umiejętności. Że niczym nie zaskakiwali jakimś takim nienormalnym. A ta lokacja jest tak inna. I te potworki są tak inne od wszystkich innych potworków.
Widzicie, robię przeturlanie, które w teorii miałoby mnie uratować. Ale to przeturlanie... No nie no, widzicie, no ten pokój jest przeklęty. Raz mi się udało tylko potiona teraz wypić. I już więcej nic nie mogę zrobić. Zaczepiłem się o klamkę. O klamkę portalu się zaczepiłem. Jakąś teksturę dziwną. Chciałem turlanko w lewą stronę zrobić, a moja postać stała nieruchoma. Dwa razy klepnąłem turlanie i ludzik zastygł w miejscu. To już jest walka taka normalnie na wytrzymałość umysłową, ale tu nawet nie ma miejsca na umysł. Tu już trzeba mózg całkowicie wyłączyć. To jest podłość. To jest po prostu podłość tej gry. Czy ja robię błąd, że próbuję wejść do tego pokoju? Może schowajmy się za tym rogiem? Ja już nie wiem co. Wnerwił mnie ten poziom, no. Tylko na tym odcinku go robię. Jeżeli na tym odcinku tyle, ile zrobię, to tyle zrobię. Później już nigdy więcej nie chcę tutaj wracać. Chyba, że na endgame jakimś, że będę bardzo silny. Patrzcie, co sobie wymyśliłem. Tu dostaję w plecy, jak zawsze. Bo ta gra jest gównem. Tutaj wysyłam na tego ninja. Spróbujemy go zarąbać. Przyszedł topornik. Kiedy jeszcze asasyna nie zabiłem. Zaraz mnie łucznik zabije, ten co tam za chwilę z pokoju za moimi plecami siedzi. Zabił mnie. Zabił mnie. Zabił mnie. Zabił mnie pan z drugiego pokoju. Bo przeszedł sobie przez bramkę, przez którą w ogóle nie powinien móc przejść. I czasami tak jest, że przeciwnik widzi ten niebieski portal i się odbija od niego, a czasami sobie przechodzi. I przechodzi tylko wtedy, kiedy on naprawdę może mi zaszkodzić, to wtedy przechodzi. Zabije mnie ten szkielet. A ten ma 100% trafień we mnie. Jeszcze ani razu mi się nie udało go ominąć, żeby mi nie trafił. O, pierwszy raz się udało, żeby mi nie trafił. Tej, asasyn się za szybko obudził. Kurde, ninja poszedł na tamtego. O, czekajcie. Nie da się pociągnąć za dźwignię w trakcie walki? Da się. Oto walczyłem przez ostatnie 10 deadów, żeby takie coś wykonać. Puść mnie do tego, kretynie. Nie to chciałem nacisnąć, chciałem apteczkę wypić. Pan z młotem. Nie wiem po co chciałem tu wejść, ale chciałem tutaj wejść. A, zapomniałem, że tutaj jest łucznik i ten... Dobra, poczekaj, najpierw tego chłopa z młotem. Tam opowieść przeczytajmy. A teraz to powinienem wyjść stąd. Dobra, dzięki, że mnie steleportowałeś do wyjścia. O to mi właśnie chodziło. Bo teraz coś tu przesunąłem, tą środkową czaszę. I teraz będzie można, przemieniając to na inny ten. Teraz R. No R nacisnąłem, a nie E. Dobra, i teraz zrobiłem jakiegoś kolejnego save'a. I teraz ta środkowa czasza jest jakoś inaczej przesunięta, więc teraz jak tą dźwignię przesunę i pójdę do innego takiego etapu, to już tam się coś nowego powinno odblokować. Teraz dojdę do tego etapu, w którym tam w środku był ten portal. Bo to obraca chyba dwoma czaszami. A ja teraz jakąś tam trzecią środkową przekręciłem. To są takie pierścienie, co nie? Ja się cały czas pośrodku jakichś trzech pierścieni obracam. Dobra, czy to jest ten świat, o którym ja myślę, że jest? To jest ten pierwszy świat. A to nie, ja jeszcze inny chciałem mieć. Ja nie chciałem do tego pierwszego. No to ostaw mnie dawniej, ile razy będziesz mnie strzelał. Tutaj też pewnie jest cały czas zamknięty. Aha, no nie przekonamy się oczywiście. Bo ta podła gra mi oczywiście nie pozwoli nawet pomacać zamkniętej klamki. Ale ja przecież żadnego klucza nie znalazłem, oprócz tego, że przeczytałem jakimś jedną jakąś opowieść. Chciałbym tam zobaczyć, czy tam coś jest. Dobra, powalczę sobie z nimi, wyjątkowo. Tego to rozwalimy pałą, bo pała jest dobra na czarodziei. No jak chciałem akurat go uderzyć, to musiał mi za odsłonę dymną puścić, wyjątkowo. Ciebie rozwalę, chcę tylko pomacać tą klamkę. Albo puszczę ci asasyna, on cię będzie gryzł, a ja w tym czasie sobie pomacam klamkę.
Drzwi zamknięte, no to mam cię w dupie. Idę sobie dalej. Chcę ten taki duży świat otworzyć. Teraz chyba za tym będzie ten duży świat. I teraz. Gdyby tak wyglądał pierwszy poziom, to ja bym wywalił tę grę do śmietnika. Nawet bym jej nie przechodził dalej, jeżeli to by był poziom numer jeden. Nawet jakby te potworki były łatwe do rozwalenia na jednego strzała, ale by to tak by wyglądał pierwszy poziom w tej grze, to bym nie ukończył jej. To jest ten poziom, o którym ja myślę. Tak, właśnie z tą dźwignią w tym miejscu. Tego poziomu szukałem. Ty, to jeszcze jest coś innego. Ty, a to jest teraz ten poziom. Tu jest ten chłop z młotkiem. Ej, patrzcie, inaczej, ten poziom inaczej wygląda, bo on teraz ma tą dźwignię po tej stronie też jedną. A nie. Poczekajcie, ja już wiem, o co mi chodziło przez ten cały czas. Czy ja się kręciłem jak gówno w czeremblu, a miałem miałem inne rozwiązanie cały czas pod nosem. Nie o to mi w ogóle chodziło. Ja się zastanawiałem, gdzie jest ta dźwignia tam w tamtą stronę, a ona jest w tym pokoju wcześniej. Patrzcie, jestem w tym pokoju, co mi najwięcej krwi napsuł. W tej dźwigni szukamy jakiegoś innego świata. Właśnie, ja tego szukałem. To już mi się znudziłeś się mną, rycerzyku. Ja bym ci dał jeszcze jednego Assassinas. Którego ty bijesz? Z kim ja walczę? Obydwaj żyją? Co trucizny za jakimś śmieciu? Zjawa, co ona tutaj robi? Siomi stąd. Dobra. Co teraz się wylosowało w tym miejscu? To jest na pewno coś innego. Co jest to z tym kryształem? Ty, w takim świecie to ja jeszcze chyba nie byłem nigdy. A że patrzcie, takich dwóch... Patrzcie, chłop z młotem i łucznik. Łucznika najpierw trzeba zabić. Tego świata jeszcze nie było, to jest coś nowego. Doszliśmy do nowszego etapu. Czy ty przyjdziesz do mnie? Nie, będziemy czekać teraz na manę. Właśnie, ta dźwignia skrywała przede mną jakąś tajemnicę. To się nie dało do tej pory rozwiązać. Czy on zdechnie na amen, ten łucznik? Chyba się rozleciał. Dobra, i w tego jeszcze jednego ducha muszę wysłać. Chyba, że najpierw wbiegnę. A co to takie paląca się jakby strzała, taka elektryczna? On znikł w niewidzialność, a ja go trafiłem w niewidzialności. Dobra, ja nie widzę twoich ruchów, bo jesteś niewidzialny, chłopie. On się potrafi w parę zamienić i mnie łupnąć młotem w plecy. Ja powinienem cały czas się turlać dookoła, kiedy on jest niewidzialny. Nie wiem, kolego, weź ty z nim walcz, bo ja nie jestem w stanie. Nareszcie jakiś etap, w którym jeszcze nie byliśmy. Dźwignia. I jakieś dziwne przejście kolejne. I coś typu jakieś drzwi przede mną. O, jakieś drzwi z dziwnymi znaczkami. I są białe. To chyba będę mógł otworzyć. Gdzie jest guzik? Otwórz. Otwórz wkładając runy. No nareszcie. Co tu jest? Tylko dzbanek. No super, runę wsadziłem. A tu jeszcze jest jakiś grób. Rękawice. Wyświęcona. Wyświęcona. Średnia zbroja. O, tu się w ogóle zmienia coś. Statystyki się zmieniają w tych rękawicach? Dlaczego ja nie widzę statystyk? A, są statystyki. Obrona magiczna. Bardzo dużo mam magiczną obronę, te rękawice. Ale nie, ja muszę leciutkie nosić. Zimna krew.
średnie to mnie w ogóle nie obchodzą. I tak, tu jest fajna dźwignia. It disgusts me. I tam jest jeszcze jakiś świat do zbadania. Building places of worship. Did not feed our children, did not protect our wives. We did, but the knowledge they have gathered. A czy to nie jest ten sam portal, co już wcześniej w nim było? Man should only be ruled by himself. Tutaj jakoś takie drzwi były w tym miejscu, że tak szybko widziałem ten portal, a nie tak, żeby tak przejść obok. Czy to może to jest właśnie dokładnie ten portal? Nie, musiałem tu nigdy nie być, bo jest taki kryształ na ziemi leżący. Coś zaszumiało przede mną. Nic nie ma, jakaś dziwna niematerialna ściana. Czy to jest boss? Ty, jakaś arena jest. Bosik! Niemożliwe, że doszedłem do środka tego przeklętego, obsranego miejsca. Jak ja nienawidzę tej lokacji. Tak, wiem, że krzyczysz na mnie, nie musiało być jeszcze zoomowane. Co ty robisz? Rzucasz książki? A nie, to są kamienie. Czy ja mogę do ciebie podejść, kiedy kamienie latają wokół ciebie elektryczne? Bo ja się boję, że się nie da nawet do ciebie teraz podejść. Miny widzę na ziemi. O, poczekajcie, bo tu są jakieś takie ściany się wysuwają. Mogę w ciebie strzelić? Nie dało mu się. A nie, trafiłem go. Widzicie, jakieś takie ściany się pojawiają i znikają. Oła, ale dużo dostałem. Ty, a nie dałoby mu się tego mojego ninja wysłać na ciebie? Bo ja się boję, że jak podejdę do niego, to i tak mu nic nie zrobię, bo to się odbije od tych kamieni. Ale eksperymentalnie mógłbym wbiec w niego. Ale eksperymentalnie to niech leci mój koleżka. Widzicie, bije w te kamienie. Chyba nawet w niego nie uderzył w te kamienie. Jak ta walka to wygląda, jakby tam gór bukało, że muszę dookoła biegać. A podejdę bliżej. Tu prądy jakieś latają. Prąd jest przede mną. Ty, stuknąłem go. Wylaz z tego kółka. Gdzie ty jesteś? A, z powrotem jesteś w środku. On nic nie dostaje obrażeń. Dobra. Eksperyment. No odbiłem się. O! Takiego czaru jeszcze nie zrobiłeś nigdy. Wie co, ja muszę go wyciągnąć, żeby on wyszedł zza tych książek. No z kamieni. Wiecie, o co chodzi. Ale jemu się nie śpieszy, żeby stąd wyjść. Chyba to, te ściany to wyskakują w jednym miejscu, ty, a jakbym został przy tym miejscu, gdzie te ściany wcześniej się wysunęły? Tu się wysuwały. Aha, teraz się wysunęły z drugiej strony, dobra, czyli one się tak jakoś losowo wysuwają. Ty, a jakbym decoya postawił, to może on by w niego bił, a ja bym mu od tyłu zaszedł i może bym go stuknął w pupę, ale on dookoła mu się te kamienie kręcą. Nie widzę na razie żadnego rozwiązania, żadnej nadziei. Dobra, zmiana czaru na modlitwę. Teraz po tym postawię lutkę. Teraz ci spróbuję podejść od tylca. Ty i tak mnie widzisz. Nie nabrał się na... No to... No nie wiem, jedyne obrażenia, które mu zadałem, to z rękawicy trującej. Tyle mu tylko zadałem obrażeń. Chyba, że będziemy tą rękawicą w niego strzelać i go trucizna zabije. Ty, ten decoy cały czas stoi! Ale głupota. Ja nie mogę. W ogóle nie był zainteresowany tym. No to muszę tak strzelać, aż go trucizna zabije. No to widzimy się za 4 godziny. Bo ja nie widzę żadnego rozwiązania na niego. Chyba, że dwuręczną brońką. No nic mu nie zadałem od początku gry. Nawet jak trucizna jest... O, patrzcie, trochę rozsunął od siebie. Rozgląda się, coś jakby szukał czegoś. A, ja mu chyba te kamienie rozbiłem. Aha, dobra, bo on ma pod żyćkiem swoim, ma takie żółte coś i to jest chyba życie tych kamieni. Ja to dobrze rozumuję?
Mam za małe okienka, nic nie mogę zrobić w tych okienkach. Może taki light ataczek jeden. On jeszcze mnie sam odpychał od tego. To jest chyba przeciwnik, na którym powinienem naśladowcę odpalić. Na przykład teraz. Nie mogę uderzać. Nie wiem, co ty robisz teraz, ale te kamienie jakoś inaczej wyglądają niż do tej pory wyglądały. Już mu to żółte żyćko zbiłem mocno. O! O, całkowicie mu kamienie znikły. Jednego hita mu zadałem. O takich godzinach męczarni jedna obrażanka mu zrobiła. No to dobry jest. Czekaj, o co mi się WW nacisnęło. Jednego hitka mu zadałem, ale jestem hardcorem. Chodzę. Czyli na naśladowce trzeba to robić. Te głupie białe miny są wkurzające. Trzeba po prostu wejść i ordynarnie w niego tłuc. Stanę na minę i umrę. Umarłem, stając na minę. Tak. Ten głupi naśladowca zasłania mi cały ekran, dlatego ja nigdy nie lubiłem tego naśladowcy, bo on mi wszystko zasłania. Jak walczyłem z takim gigantycznym potworem, taką wielką małpą, to wtedy z takim King Kongiem, to wtedy było fajne, ale teraz to nie. No nie wiem, to dźgnięcie. Będziemy mu te kamienie rozwalać z daleka. Na start mogę mu to puścić, bo on się długo zastanawia nad zaatakowaniem. Widzicie, ten żółty pasek mu obiłem. Ale co ja mam zrobić z tymi piorunkami, jak się nie da ominąć? No i piorunek, no i stanąłem. Tylko, że jak ja stanę na któryś z tych piorunków, to on już znika. Jeszcze mnie odrzuca tak długo, że aż nie wdepnę następny. Właśnie, on je wypycha i patrzy i muszę dotknąć tego następnego, żeby było dobrze. Co mnie teraz uderzyło? On jeszcze pazurami próbuje we mnie drapnąć. Nie, no to będzie tak głupia, denna i długa walka. Się w pale nie mieści. Lisz, który ma doskonałą obronę przed fizykalnymi obrażeniami. A, bo on jeszcze wysysa kamienie z tej skały. Jeszcze mnie pazurkiem potrafił udrapnąć, menda. Dobra, już mu się chyba rozbiła, nie rozbiła mu się jeszcze. Znaczy, teraz mu się rozbije, jak puszczę na niego asasyna. Dobrze, te prądy białe poznikały. Teraz mu powinienem trochę zadać obrażeń. Aha, bo on atomówę jakąś wystrzelił. Ty, wcześniej to samo się stało, że jednego hita mu zadałem i jakaś atomówka eksplodowała. Czyli ja muszę mu zbijać ten żółty pasek do zera, a jak mu spadnie do zera, to on chyba sam sobie zadaje obrażenia, robiąc atomówkę. Ja to dobrze rozumuję. Jakby się dało jeszcze więcej trucizny wepchnąć w tą moją brońkę, to by było dobrze. Walka z nim to mi trochę przypomina jakieś Fall Guysy normalnie, że muszę tak w kółko biegać przed jakimiś platformami ruszającymi się. Fall Guys tak się biega w kółko wokół jakichś takich przeszkód. Nie wiem, no jego ataki są za szybkie, postępują jeden po drugim, nie mam żadnego okienka. Jak podejdę w jedno okienko, to on i tak mi zada obrażenia w tym okienku. Teraz jest okienko, nie? Ja mu zadaję jednego hitka. O, teraz miał bardzo długie okienko, wyjątkowo. Oj. Co mnie trafiło? Nawet nie nadepnąłem na ziemię. A, tak się po prostu przewróciłem, nawet życia nie straciłem, tylko tak się potknąłem o kamyczek. Pośliznąłem się. O, patrzcie, żółte hapeki mu się chyba rozwalają już do końca. Dobra, zniszczyłem i teraz uciekam od niego, bo on chyba wybucha. O właśnie, widzicie? Wybuch. Ale
Jak to? Cała arena była zniszczona. Nie miałem za jakąś ścianę się schować, kiedy on wybucha? Że te ściany się pojawiają na sekundę. Ja nawet bym nie zdążył wbiec za taką ścianę. Biegnij, chłopie. Nie wiem, ta walka jest nienormalna. Nieludzka. Nieludzko trudna. Czasami się taka ściana pojawia. A ten bym się nie zdążył schować za taką ścianą, kiedy on się detonuje. No akurat, kiedy chciałem rzucić na niego ludzika. Dobra, za bardzo próbowałem przyspieszyć. Im dalej od niego stoję, tym gorzej. Jak daleko od niego stoję, to on za szybko strzela we mnie. Jak stoję blisko niego, to przynajmniej mam jakieś małe okienko. Ale wtedy próbuję mnie pazurem drapnąć. I tak źle, i tak niedobrze. Decoy nie działa. Assassin działa tylko raz, jak jest bardzo blisko. I muszę cały czas chodzić pomiędzy tymi dwoma piorunkami i mu coś tam zadawać. Ty, a może jak ja bym pazury sobie wziął, to może lepiej by poszło na pazurkach. Ała. Jeszcze się wypiję. No kurde, nie mam czasu na nic. Ja muszę cały czas permanentnie klikać turlanie się. I wejdę zaraz w tą gwiazdkę. Teraz mam jedno małe okno. No ale on w tym oknie oczywiście jeszcze się na mnie rzucił. Nie ma tutaj okna żadnego do walki z nim. Ja musiał na dystans z nim walczyć. Ale nie ma takiej możliwości. Jakbym pierdyknął tą ciężką łapą o ziemię, to by się przewrócił. Tam nic się nie stało. No i trochę trucizna działała wcześniej. Teraz miałem tylko jedno okienko, oj. Teraz miałem drugie okienko. A może po konkretnym ataku, bo tej kulce to on się chyba szybko... Widzicie, szybko się po kulce. Po którymś ataku ma jakieś dłuższe okno. Chyba po tym, jak takie trzy kulki pyk, pyk, pyk wysyła. To po tym ma dłuższe zastanowienie. Ale gdzie mam uciec, kiedy on będzie... O, coś tam... Dobra, teraz. Nie mam gdzie się... Za czym mam się schować? Doszedłem do ściany. Tam tylko widziałem jakiś słupek tam bardzo daleko, ale to przecież ja nie zdążę tego użyć. Ale zaraz, bo jak on umierał, to on rękę wystawił do przodu i zrobił chyba tego klocka. Za przeproszeniem. Czyli ja muszę się patrzeć na niego. Jak mu zbije ten żółty pasek, muszę się patrzeć, w którą stronę on łapą sięgnie. I tam będzie chyba ukrycie. Kurde, no głupie te kulki na ziemi zastarane. Zaraz, poczyszczę te wszystkie kulki i tak mnie wdepnę prędzej czy później, to już najlepiej na samym starcie od razu wszystkie zdetonować. O, po tych trzech kulkach ma trochę czasu. No, akurat mnie odepchnął. Na szczęście te kulki na ziemi mało zadają obrażeń. Ale na dłuższą metę będą bardzo upierdliwe. I jeszcze dwa razy pazurem machasz, co za łeb. Gdybym nie miał tego asasyna, to walka by... Aha, zabił mnie jeszcze tak po prostu. Nie, to już 7 jest. Giga irytująca lokacja i giga irytujący boss. Wszystko jest tutaj maksymalnie irytujące. A, bo ja miałem rękawice wyjęte. Dlatego chyba taki mały damage zadawałem. Ja bym tak stanął przed nim, tak go rąbał ile wlezie. Mam jeszcze full HP, ale już go nie mam. W tej kulce się szybko... Teraz mam czasu na jednego hitka, dosłownie. Dwa pazurki poleciały. Po dwóch pazurkach też mam czas na zaatakowanie go.
Prawie pół życia mu już zbiłem. A i to od tego to do tyłu się ucieka. Po tym się bardzo szybko, wiecie, znowu się podnosi. Kurde, no umrę. Po tej kulce dam ci tego ducha. Patrzcie, teraz obserwujemy jego rączki, co on będzie kombinował. Bo on za chwilę wystawi paluszek do przodu i tam będzie klocek, za którego będę musiał się schować. I ja muszę go odkryć, gdzie on będzie. Dwa razy odrzucił od siebie książki. Patrzcie, teraz asasyn leci, patrzę się na niego. O, tutaj! Tu, widzicie, ściana jest. O to właśnie chodziło tu. Ty i tak życie straciłem. Ciekawe, czy będzie miał nowe fazy. Kurde, chyba mocniejsze miny widzę, że zrobił. On jeszcze jest mocniejszy teraz w tej fazie. No way! Ale jajca jak berety. Ty, a jakbym zrobił sobie taką ciężką zbroję, to chyba by się dało fajnie walczyć na ciężkiej zbroi. Ja nie muszę na leciutkiej tutaj walczyć. Tu chodzi tylko o takie jak najdłuższe przeżycie. O, to mnie prawie w ogóle nie raniło. O, dwa pazurki, to ci wyślę tego, ninja. Ta, ciężką zbroję tutaj sobie ustawię. A może on w następnych fazach to w ogóle nie będzie miał tych kamieni wokół siebie. A do tyłu, do tyłu, do tyłu. No i musiało mnie trafić tak czy się. Lecisz, kolego. Kolega Knighta. Wali Saksa. I potionów chyba nie starczy, żeby go pokonać. Obawiam. A ciekawe, czy zwykły topór w niego walnie. O, to jest pytanie. Da się zwykłym toporem w niego walnąć, tylko że on jest tak powolny, że on mnie zawsze ukąsi po uderzeniu tego toporem. Oj, źle zrobiłem, ale też się udało. Dobra, pazurki, to ci puszczam, ninja. Teraz przyglądamy się jemu, bo on za chwilę postawi ścianę, za którą będę się musiał schować po eksplozji. Trafi mnie, ale trudno się mówi. Kontynuujemy. O! Myślałem, że to już jest ten etap. O, rozgląda się. Wyczarował ścianę. Dobra. Już tak cztery razy przeżyć i cztery takie etapy przejść. Czyli starczy Mixter, jak mam ostatnie 5 potionów. Ty, on chyba już na ziemi nie stawia tych głupich takich przeszkadzajek. Już się zmęczył, więc ma chyba coraz mniej many. O, jak teraz gigantycznie powolny atak wziąłem. Jakoś tak się mieni w oczach temu mojemu bohaterowi. O, gnistą kulę wystrzelił. Co mnie uderzyło? Nie było widać nawet to, co we mnie trafia. Teraz mogę. Nie, nie, nie. Musi te puf, 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 te trzy musi użyć i wtedy będzie najdłuższe okienko. Tak jak teraz. I teraz można. Ani tak nie udrapnął. Bo na tym głupim toporku to ja zawsze dostaję obrażenia. Nie, zmieniamy to. A może weźmiemy też tyleciki małe. O, rządełko. No ten etap jest jeszcze prostszy niż tamte, te pierwsze. Co ty robisz? Co to za animacja jest? Ty chcesz wybuchnąć pomimo tego? Wybuchniesz? Nie. To jakieś takie fejkowa eksplozja była. Widzicie, jakoś tak się wszystko mieni w takim jakby 3D, czerwono-niebieskim rozmazaniu. Teraz wyślę mojego ninja. To było głupie. Teraz.
dobra. Kurde, ale szybko te rozepchnięcie dał. Teraz będzie za chwilę. O, coś kombinuje. Dobra, tam. Ale patrzcie, nie stracił życia, a naładował sobie tylko barierę, a żyćka mu nie spadło. Dalej jest ten sam etap. Ja muszę go chyba bardziej uderzyć, ale ja nie mogę po niego stać, bo jak on eksploduje, to już będzie po mnie. Chyba, że on już nie będzie więcej eksplodował. Tak, może on dwie pierwsze fazy miał takie, że on eksplodował, a teraz już nie eksploduje. No, za chwilę. Na pamięć prawie znam. Ty ninja w drugą stronę powleciał. Ostatnie butelki. Dwie. Na tym podejściu go nie rozwalę, to jest pewne. Dobra, nigdy dwa razy nie powinienem odskakiwać, to co najwyżej raz. Piękny damage mu zadałem i jeszcze ninja. Teraz spróbujmy... Bo on chyba już nie wybucha, teraz trzeba po prostu go zarąbać, w momencie kiedy on się odsłoni. O, tak jak teraz, widzicie? On wcześniej eksplodował. Ale on już nie eksploduje. Tylko zasysa sobie kamienie. Już nie ma tego etapu takiego explosion, już nie ma chyba many nawet, żeby tak wybuchnąć. Ale tak też się go nie da zabić, bo przecież widzieliście, tłukłem go. Ty, chyba że ja włączę sobie moc tego podwójnego damage'u, a to też nie bardzo mi to pasuje. No odepchnęło mnie, szybko sobie skastował to odpychanie. O, teraz! A teraz wybuchł? Dlaczego? On już przecież przestawał wybuchać na cały ekran. Nie wiem, to jest nienormalne to jak on działa. Raz działa tak, raz działa srak. No, każdym razem coś innego odkrywam. A co by było, jakbym się na średnie ciuszki ubrał? Średnia zbroja. Średnia. Średnie. Średnia. Też by starczy na te pazurki. Doświadczenie, teraz powinno się już udać. A te białe kulki na ziemi to nawet nie patrzę. A, dwa razy on atakuje. Dobra, trzy razy mu zdążę zadać. I jeden atak do przodu. A, dasz. Już się rozsypuje mu ta gówniana zbroja. Pierwszy etap. Tak szybko jeszcze pierwszego etapu nigdy nie rozwaliliśmy. Gdzie? Tam jest ściana. Się spojrzał na ścianę. Ale patrzcie, no. Czasami robi explosion, a czasami tylko wysysa sobie te żyćko i mam jeszcze jedną dodatkową... Dlaczego on tak robi? Oszukał mnie, no. Miał już zdechnąć, a on sobie nową fazę jeszcze wyciągnął z kieszeni. Oszukańczą. Nie, dwa razy, no właśnie. Nie trafiłem w tej największej fazie, gdzie miałem najwięcej czasu. Nie trafiłem w ogóle. Uderzaj. No nie! Fight łapo! Jak mogłeś się potknąć? Odnowi sobie ten prąd na ziemi. No i odnowił sobie. Może ja muszę bardziej go popsuć. O, teraz, kiedy jest bardzo blisko tego etapu, trzeba go zatłuc, aż będzie miał do zera. I teraz dopiero uciekać. Nie dobiegłem, nie doniosłem, popuściłem po drodze. Poszło nogawką.
Nie mogę go pokonać. Nie wiem, jak się go pokonuje. Jeszcze mi ninja uciekł ode mnie. Nie chce ze mną walczyć. Chce, on się chce wydostać z tego głupiego świata. Ja nie pokonam tego bossika na tym odcinku. Musiałbym mieć co najmniej 3 razy większy damage. To wtedy może. To jest ostatnia próba, którą robię i kończę odcinek. A następny odcinek zaczynamy, jak już wychodzę z tego głupiego pomieszczenia. Bo to jest jakieś tylko taka dodatkowa zawartość, takie DLC teraz sobie robię. Wcale mnie tu nie powinno być w tym momencie, fabularnie. No a tak, tak, jeszcze nie musisz trafić. Trzeba go trochę bardziej popsuć, kiedy on szuka. Zabije mnie zaraz. Kiedy on szuka regeneracji, ale ja nie zdążę. Nie, nie wiem, on jest nieogarnięty. Nieraz jest faza, że on dostaje damage, a nieraz jest faza, że nie dostaje damage'u, ale ja się nie wiem, jak ja odróżnić tą fazę jedną od drugiej. Teraz ninja na niego wyślę. Go próbujemy zarąbać jak najbardziej. Przestał dostawać obrażenia w tym momencie do przeciwnika. No i widzicie, teraz się rozgląda. I życia nie straci? I widzicie, nie traci życia. No to ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego raz jest faza, kiedy on traci życia, raz nie? I od czego to zależy? I co zrobić, żebym miał tą fazę, gdzie traci życia? Co ja wtedy zrobiłem, że on stracił życia? Jeszcze czuję tak zagubiony tutaj w tej walce. Ale życia straciłem dużo. Gwiazdka! Gwiazdka na ziemi mnie zabiła. Dobra, 120 deadów. Straciłem nadzieję. Na tą walkę. A, zaraz. Grę trzeba włączyć. Straciłem nadzieję, nawet na średnią zbroję się przerzuciłem. A może na maksymalnie heavy sobie zagrajmy, ciekawe co się stanie. A, tu jest jeszcze jakaś średnia. Średnia. Ciężka, wszystko co ma ciężko. Założymy na siebie. Ty, ja biegać nie mogę, ja tylko chodzę powolutku. Nawet przyturlać się nie mogę. Przesadziłem. A zaraz, a wszystko co jest na samej górze założę. Tak totalnie na samej górze, co ma najwięcej defa. O, trochę się dobiegać, dobra. Ile, bo mi się tu coś pouruchamiało na klawiaturze. Zaraz, potionek. Kolega Knajda. Ja nawet do tych gwiazdek nie jestem w stanie się przyturlać, jestem takim czołgiem powolnym. Bardziej mi to wszystko na twarz przyjmować. No i chciałem odskoczyć, ale się nie da. Ciężkim chłopem. Jak zrobić etap, w którym on traci życie? Ja musiałbym jakiś poradnik obejrzeć? Może ja muszę go w dupę strzelić? O, teraz się rozgląda, nie wie co. Rzuca prądem. Wy widzicie, teraz to tylko przyciąga żyćko. A teraz chyba wybucha. Czyli on musiałby stracić całe życie, to żółte, w momencie, kiedy zaczyna się rozglądać. To ja bym musiał mieć ze 300 damage'u. Tak, to jest miejsce nie na mój poziom. Bo ja bym musiał mieć brońkę magiczną, o, tego typu, co ma jakieś takie magiczne właściwości. I ona powinna mieć tyle damage'u, co ta, ze 300. Co najmniej takiego bazowego 300 damage'u by musiała mieć moja broń. I w momencie, kiedy on tak się na boki się rozgląda i wystawia rękę do przodu, to ja wtedy powinienem mu tak uderzyć, żeby cały ten żółty pasek do całkowitego zera mu spadł. Ale ja mam takie malutkie nożyki, że sobie tam dziubdziom i nie jestem w stanie mu tego zrobić. Chyba, że tego ninja bym wysłał, to on mu wtedy 500 zada. Tak, już wiem, nie muszę żadnego poradnika oglądać, po prostu muszę znaleźć
na przykład, o, taki kij, ale żeby on tu bazowo przy tych wszystkich statystykach miał ponad 300 i wtedy da radę. Dobra, kończę ten odcinek. To było na tyle. Na razie, pa, pa. Następny odcinek, widzimy się w następnym odcinku, jak już wyjdę z tej przeklętej lokacji i wrócę, kiedy już będzie można. Lekką zbroję sobie zakładam z powrotem. Średnia. Tutaj ta lekka. Zimną krew. Wracamy. A tutaj mamy jakiś kapturek fajny. Dobra. Uciekam stąd i na razie pa, do następnego odcinka. Tu jeszcze 10 razy pewnie umrę, jak będę próbował wyjść z tej lokacji. I tu żadnej dźwigni nie ruszam, to musi tak zostać, tak jak teraz jest. Jak tu kiedyś wrócę, to żebym miał od razu drogę do bossa. Na razie.